Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Uczniowie Jezusa zapomnieli zabrać chleby i tylko jeden chleb mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał: uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. A oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chlebów. Jezus zauważył to i rzekł do nich: czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chlebów? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Tak otępiałe są wasze umysły? Mając oczy, nie widzicie. Mając uszy, nie słyszycie. Nie pamiętacie, ileście zebrali koszów pełnych łomków, kiedy połamałem 5 chlebów dla 5000? Odpowiedzieli mu: 12. A kiedy połamałem 7 chlebów dla 4000, ile zebraliście koszów pełnych ułamków? Odpowiedzieli: 7. I rzekł im: jeszcze nie rozumiecie. Oto słowo Pańskie. Czas Wielkiego Postu, który rozpocznie się już jutro, środą popielcową, ma być czasem szczególnej walki z grzechami w naszym życiu. A grzechy nie biorą się znikąd. Mają swoje źródło w pokusach, które mogą prowadzić do grzechów. I w tym roku liturgicznym tak się składa, że bardzo ciekawe czytanie przypada jako te, które bezpośrednio poprzedza środę popielcową. Zapowiada niejako to, co ma być programem Wielkiego Postu, a więc ma być to nasza walka z pokusami, z grzechami, walka o nasze uświęcenie. I chciałbym teraz przeczytać treść tego czytania. Będę czytał w dłuższych fragmentach, a następnie postaram się omówić każde zdanie. Błogosławiony mąż, który oprze się pokusie, gdy zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia obiecany przez Pana tym, którzy go miłują. I tutaj chciałbym się zatrzymać. Pierwsze zdanie: błogosławiony mąż, który oprze się pokusie. Słowo błogosławiony jest wyjątkowe w Piśmie Świętym, ponieważ ono może być przetłumaczone, a w niektórych sytuacjach wręcz powinno, szczęśliwy. Szczęśliwy człowiek, który opiera się pokusom. Kryją się co najmniej dwie ważne informacje w tym zdaniu. Pierwsza, że naszym obowiązkiem jest opierać się pokusom. Nie może być tak, że ktoś sobie powie, że a są jakieś tam pokusy w moim życiu, czasami im ulegam, czasami nie. O tak, po prostu jakoś sobie z tym żyję. Nie. Tu mamy do czynienia z jakąś sprawą, z czymś, co bardzo poważnie nam zagraża. Przede wszystkim zagraża naszej relacji z Bogiem. I nie ma zgody i nie ma przyzwolenia na to, aby te pokusy przyjmować. A więc to jest nasz obowiązek, wynikający z tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I błogosławiony to znaczy szczęśliwy, ponieważ uniknie wielu szkód związanych z przyjęciem pokus, później grzechów i w końcu konsekwencji grzechów, czyli cierpienia. Uniknie tego cierpienia, ponieważ nie dojdzie w jego życiu do tych upadków. Szczęśliwy ten człowiek. W Księdze Przysłów znajdziemy też sugestię, że na przykład człowiek, który opiera się pokusom, o wiele dłużej będzie cieszył się dobrym zdrowiem. Myślę, że jest to taka obserwacja, którą też możemy potwierdzić. A więc błogosławiony. Słowo błogosławiony też można przetłumaczyć jako umiłowany przez Boga. Dlaczego? Ponieważ za każdą pokusą stoi szatan, największy przeciwnik Boga. Więc kiedy człowiek odrzuci pokusę, to odrzuca szatana, a wybiera Boga. Zwraca się do Niego, potwierdza swoją miłość do Niego. Odrzucić pokusę to w najpiękniejszy sposób powiedzieć do Boga: kocham Cię, Boże, a do szatana: wyrzekam się Ciebie. Dalej czytamy: gdy zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia. Tutaj dowiadujemy się, że pokusy są rodzajem próby. Można je tak potraktować. Co to znaczy? Każda próba daje świadectwo o nas. Kim tak naprawdę jesteśmy? Co
w nas w środku jest. Mówią jakąś prawdę o nas, prawdę o naszej miłości do Pana Boga i to przede wszystkim, kiedy zwyciężamy pokusę, albo o naszej miłości do samych siebie, do swoich zachcianek, pożądań, a nie do Pana Boga. Tak się dzieje, kiedy ulegamy pokusom. W tym zdaniu mieści się też sugestia, że próby umacniają nas do jeszcze większych walk duchowych, które musimy stoczyć w naszym życiu. I tutaj możemy zrobić takie porównanie do choroby. Pojawiają się w naszym życiu już od pierwszych dni, tygodni, miesięcy naszego życia, ale nie można powiedzieć, że wszystkie choroby są złem, ponieważ one nas umacniają, umacniają nas, nasz organizm, oczyszczają organizm, umacniają do tego, żeby później w przyszłości, w kolejnych latach życia był silniejszy i radził sobie z jeszcze bardziej poważnymi chorobami. I tak samo jest z pokusami. Jeżeli potrafimy zwyciężyć choćby małe pokusy, to nas też umacnia do prawdziwej walki duchowej, którą będzie stoczyć, a już na pewno do tej najpoważniejszej, którą każdy z nas przejdzie w momencie swojej śmierci. A więc nie jest do końca dobrze modlić się: Boże, zabierz ode mnie wszystkie pokusy. Ale raczej trzeba się modlić: Boże, daj mi siłę zwyciężać pokusy. Nie bójmy się tak modlić. Dalej czytamy. Kto przejdzie te próby zwycięsko, otrzyma nagrodę. Wieniec życia. Ponieważ walka z pokusami jest formą okazania Bogu miłości, posłuszeństwa, wierności, to logiczne jest, że Pan Bóg nas kiedyś za to wynagrodzi, wynagrodzi nas w niebie. Ale też i na odwrót. Jeśli będziemy ulegać pokusom, jeżeli nie będziemy podejmować tej walki, to możemy tę nagrodę stracić. I to jest największe nieszczęście, jakie może spotkać człowieka. I o tym Słowo Boże przypominam nam bardzo często. Dzisiejszy świat, a już na pewno szatan, koncentruje naszą uwagę na tej chwilowej przyjemności. A pozwól sobie na to, a zrób to, zobaczysz, będzie fajnie. Fajnie przez chwilę, przez kilka minut, przez parę chwil na ziemi, ale potem cała wieczność, którą można stracić. Trzeba o tym myśleć. Jeszcze raz przeczytam to zdanie, nieco bardziej rozszerzone. Otrzyma wieniec życia obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują. I tutaj kluczowe jest to słowo, którzy Go miłują. Kto kocha Pana Jezusa, ten z miłości do Niego podejmuje walkę z pokusami. I to jest coś bardzo ważnego. Można podejmować tą walkę dlatego, bo ktoś nam każe, bo podpowiada nam rozsądek, a może po to, żeby się sprawdzić. Ale jeżeli zabraknie miłości do Pana Boga, to katastrofa jest bardzo blisko. Tu chodzi właśnie o naszą miłość. Miłość do Boga ma być centrum każdej walki duchowej, a już na pewno walki z szatanem. I przeczytam teraz kolejny dłuższy fragment, który będę po kolei omawiał. Kto doznaje pokusy, niech nie mówi: Bóg mnie kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie do zła, ani też nikogo nie kusi. To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. Nie dajcie się zwodzić, bracia moi umiłowani. Dłuższy fragment listu świętego Jakuba Apostoła, który bardzo precyzyjnie określa dynamikę pokusy, grzechu i jego konsekwencji. W sposób niezwykle zwięzły i precyzyjny pokazuje, jak to wszystko wygląda. I zaczyna się to zdanie od bardzo konkretnej informacji. Kto doznaje pokusy, niech nie mówi: Bóg mnie kusi. Bóg bowiem nie podlega pokusie do zła, ani też nikogo nie kusi. A więc to nie Bóg nas kusi i nie Bóg jest źródłem pokus. To jest bardzo ważne, bo my bardzo często jako kapłani spotykamy się z tego rodzaju stwierdzeniami, że to stało się w moim życiu, mówi ktoś, kto popełnił jakiś ciężki grzech, wykroczenie, bo widocznie Pan Bóg tak chciał.
Ktoś spotkał jakąś kobietę, mężczyznę, doszło do zdrady małżeńskiej i później się tłumaczy. No widocznie taka była wola Boża, no bo jeżeli by nie miało dojść do tej zdrady, no to Pan Bóg by tak zrobił, żebym na pewno tego kogoś nie spotkał, ale skoro spotkałem, widocznie Pan Bóg tak chciał, przecież Pan Bóg mógł zainterweniować i tak dalej, bardzo pokrętne tłumaczenie swojego grzechu. A tu mamy bardzo wyraźnie powiedziane, Pana Boga w to nie mieszaj. Ty jesteś winny. I to jest właśnie sens kolejnego zdania. To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. Szatan wykorzysta wszystkie nasze słabe punkty. Słabe punkty naszej skażonej grzechem pierworodnym natury. Jest uważnym obserwatorem i atakuje tam, gdzie jesteśmy najsłabsi. Trzeba zatem prosić Pana Boga, aby pomógł nam dostrzec najsłabsze strony tejże naszej natury i umocnił je, pomógł nam je przepracować. Musimy te punkty omadlać. Kluczowe tutaj jest słowo pożądliwość jako źródło przystępu pokus. Pożądliwość oznacza grzeszne pragnienie niezgodne z prawem Bożym. I warto przyglądać się, co rodzi we mnie pożądliwość, te grzeszne pragnienia. W jakich sytuacjach się rodzą? W kontakcie z jakimi ludźmi. Tutaj z wielką pomocą przychodzi codzienny rachunek sumienia. Jeśli go praktykujemy, wtedy o wiele łatwiej jest pokonywać pokus, bo już jestem czujny i wiem, czego unikać, jakie sytuacje w moim życiu nie powinny w ogóle mieć miejsca. I dalej też napisze apostoł, z pożądliwości rodzi się pokusa, z pokusy przyjętej rodzi się grzech, a z grzechu dojrzałego rodzi się śmierć. I właśnie w jednym zdaniu cała dynamika pokusy i grzechu i konsekwencji tego grzechu. Wielu ludzi mówi, a tam jedna pokusa, jeden grzech i cię nie stanie. Albo na przykład nie demonizujmy grzechów, nie dostrzegajmy wszędzie szatana, bo tak właśnie robią księża, że wszystkiego zakazują, już wszystko jest złe. Pójdziesz do piekła od razu, jak zrobisz to i to. Tymczasem Słowo Boże bardzo konkretnie pokazuje i nie pozostawia niedopowiedzeń. Każda przyjęta pokusa, każdy grzech prowadzi do śmierci. To jest bardzo zero-jedynkowe. To jest właśnie to, czego nie lubi dzisiejszy świat, który wmawia nam, możesz zrobić to, możesz zrobić tamto, nie ma problemu, Pan Bóg i tak będzie ciebie kochał. Owszem, On nas będzie kochał, ale na pewno nie kocha naszych upadków, nie kocha grzechu, bo nie może kochać czegoś, co jest złe. W liście Tymoteusza wprost jest napisane, unikajcie wszystkiego, co ma choćby nawet pozór zła. Tak mówi Słowo Boże, a świat mówi, rób co chcesz. I to jest szatańskie. To jest szatańskie, dlatego w kolejnym zdaniu napisze apostoł Jakub, nie dajcie się zwodzić. Właśnie, zwodzić, oszukiwać, okłamywać. Apostoł wie, ile kłamstw i oszustw wiąże się z podejściem ludzi do pokusy i do grzechu. Widocznie to też był problem ludzi tamtych czasów, którzy być może też myśleli, że grzech to nic groźnego i że można utrzymać dobrą relację z Bogiem i trwać w grzechu. To jest właśnie zwodzenie, to jest największe oszustwo, któremu można ulec. Nie bez powodu Pismo Święte nazywa szatana zwodzicielem, ojcem kłamstwa. A więc komu wierzysz? Czy ludziom, którzy mówią tobie rób co chcesz? Szatanowi, który każe ci przymykać oczy na zło, które jest obecne w twoim życiu? Czy Bogu, który ostrzega przed każdym grzechem i mówi konsekwencja nawet tego jedynego grzechu może być bardzo poważna w twoim życiu? I teraz przeczytam znowu kolejny, już ostatni akapit. Każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały zstępują z góry od Ojca Świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. To jest fragment, który może wydawać się dość trudny, może nawet niezrozumiały, ale kiedy go sobie rozbijemy na krótsze fragmenty, to wtedy stanie się, myślę, bardzo jasne. A więc kiedy czytamy każde dobro, jakie otrzymujemy,
wszelki dar doskonały, wstępują z góry, od Ojca Świateł, którego nie ma przemiany ani cienia zmienności, to ten fragment, to zdanie przekonuje nas, że Bóg jest źródłem każdej pomocy, która jest nam niezbędna, byśmy mogli pokonywać pokusy i grzechy w naszym życiu. To, co już wcześniej powiedziałem, to nie będzie wypadkowa naszej siły, mocy, przyzwyczajeń, chęci, ale przede wszystkim to jest Boża łaska, że ty zwyciężasz te pokusy. Boża pomoc, o którą trzeba prosić. A więc źródło tej pomocy jest tylko w Bogu. Dlatego tak bardzo ważna jest modlitwa. Jeśli się nie modlisz, nie jesteś w stanie zwyciężyć pokus. Potrzeba modlitwy, trzeba zwracać się codziennie do Boga o pomoc. Jeśli czujemy, że nie doświadczamy wielkich pokus, jest to możliwe, to nie jest to nasza zasługa, ale jest to wyjątkowy Boży dar, łaska, którą dał ci Pan Bóg, może ktoś tobie wymodlił. Ale trzeba Bogu być wdzięcznym za tę łaskę dziękować. I najczęściej upadki, to bardzo poważne, zdarzają się wtedy, kiedy o tym zapominamy. Zapominamy o Bogu jako o źródle tej łaski. I kiedy sobie samym przypisujemy pewne postępy w walce z pokusami. I też druga część tego zdania. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Z Jego woli zrodził nas. Nasze istnienie wynika z tego, że Bóg tego chciał. Bóg chciał tego, że żyjesz, że jesteś i stworzył Ciebie właśnie takim, jakim jesteś. Z tymi wszystkimi Twoimi wadami, słabościami. Bóg Ciebie takiego właśnie zapragnął. Przyjmij to, zrozum to, że takim Ciebie Pan Bóg kocha. Zrodził przez słowo prawdy, myśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Kto trwa w prawdzie, ten jest nieustannie zradzany przez Boga, przekonuje nas apostoł. Że prawda nas odradza, umacnia i my musimy zbliżać się do tej prawdy o nas samych, choćby była nawet trudna. I tak jest za każdym razem, kiedy przystępujemy do spowiedzi, do konfesjonału. Tam trzeba zmierzyć się z trudną prawdą o sobie, powiedzieć, jaka ta prawda jest, ale to nas odnowi, oczyści. Zbliżenie do Boga nas odnawia. Można trwać w kłamstwie i unikać tego zmierzenia się z prawdą, ale wtedy niestety przychodzi śmierć, nie odnowienie, nie nowe życie, ale śmierć. A więc to spotkanie się z Bogiem, ta prawda, ona będzie kształtowała naszą doskonałość. Ona będzie nas ozdabiać. Tu nie chodzi o bezgrzeszność, bo ona jest niemożliwa. Aż do śmierci będą pokusy i będziemy czasami im ulegać. Ale to, co jest naszą prawdziwą ozdobą, to umiejętność powiedzenia właśnie w konfesjonale przed Bogiem: Boże, przepraszam, tak, jestem grzeszny, nazwać to po imieniu, proszę Ciebie o Twoją miłość, przebaczenie, miłosierdzie. To jest naszą ozdobą, prawda obecna w naszym życiu. Niewielu ludzi dzisiaj to ma. Większość nieprzystępująca do spowiedzi właśnie nie przystępuje, bo uważa, że nie ma z czego się spowiadać, że przecież nie ma grzechów. A i też nie brakuje takich, którzy przystępują do spowiedzi i wybielają siebie. Więc my jako dzieci Boże mamy dbać i walczyć o tą prawdę w swoim życiu. Do tematu prawdy jeszcze wrócimy za chwilę, ale jeszcze, jeżeli mówimy o pokusach, chciałbym się odwołać do pewnego pytania, jakie bardzo często jest mi zadawane, mianowicie zdarzają się osoby, które mówią: proszę księdza, ja naprawdę kocham Pana Boga, ale jednak są te pokusy, ulegam tym pokusom i wiem, że taka jest moja natura, ja nie mogę jej zmienić, ja gardzę tą naturą. Gardzę czasami swoim ciałem, swoimi zmysłami, jakimś jednym zmysłem. Nie wiem, jak się tego pozbyć, nie wiem, co mam zrobić. I kiedyś polska mistyczka Alicja Lęczewska miała bardzo podobny problem właśnie z tą naszą ludzką naturą i zapytała Pana Jezusa: Panie Jezu, co ja mam zrobić, jak mam pokonać swoją ludzką naturę? Jak mam okazać, że Ciebie kocham, kiedy ta ludzka natura stoi mi na przeszkodzie? I co jej odpowiedział Pan Jezus? Ta jej odpowiedź Pana Jezusa jest zapisana w pierwszym tomie rozmów Alicji Lęczewskiej z Panem Jezusem pod tytułem Świadectwo. To jest dokładnie numer 267, jakby ktoś chciał sobie znaleźć kiedyś. Pan Jezus jej odpowiedział tak.
Natury swej nie trzeba pokonywać, tylko ją uświęcać. Pozwól na to i proś o to, abym ja ją uświęcał w każdym przejawie jej istnienia. Skoro ją dałem właśnie taką, to twoim zadaniem jest przyjąć ją i dążyć do świętości w całej swej ludzkiej naturze, razem ze swymi słabościami i ograniczeniem. Ten trud codzienny i to poddawanie się uwarunkowaniom człowieczego życia trzeba przyjąć jako zadanie dane przeze mnie, bo tym jest ono w swej istocie. Bądź pogrążona w miłości mojej z tym wszystkim, jaka jesteś i w czym uczestniczysz. W ten sposób zostanie uświęcona twoja natura ludzka, to wszystko, co czynisz i co cię otacza. Bądź sobą, ale coraz bardziej przeniknięta moją miłością i świętością. Piękna odpowiedź Pana Jezusa. W niej zawiera się właśnie nasza strategia walki z szatanem, walki z pokusami. Bo można się na tym bardzo skoncentrować i to będzie błąd. Tak, bo tu jest jakiś grzech, tu jest jakaś moja słabość, tu jest moje ciało. Jakiś problem związany z tym ciałem. I się tak na tym zafiksować, że człowiek jest bardzo nieszczęśliwy. A Pan Jezus mówi, nie tędy droga. Zamiast myśleć, co mam zrobić, żeby nie grzeszyć, to myśl, co mam zrobić, żeby stawać się coraz bardziej świętym. Żeby dzisiaj jeszcze bardziej spodobać się Bogu. Żeby jeszcze bardziej był obecny w moim życiu. Wtedy szatan się do ciebie nie zbliży. Wtedy nie będziesz miał problemu z żadną pokusą. To jest całkowita zmiana o 180 stopni podejścia do walki duchowej, do walki z grzechami i jest niezwykle skuteczna. Pan Jezus mówi, nie gardź swoją naturą, nie walcz z nią, uświęcaj ją, czyli zapraszaj mnie do tej swojej natury. Proś mnie o to, abym uświęcał tą twoją naturę w każdym przejawie jej istnienia. I skoro ją dałem właśnie taką, to twoim zadaniem jest przyjąć ją i dążyć do świętości w całej tej swojej ludzkiej naturze. A więc nie jest dobrze, kiedy gardzimy swoim ciałem, swoimi zmysłami, nawet jeżeli mamy z nim czasem jakieś problemy. Jeśli jest problem z jakimś grzechem, z jakąś słabością. Nie może być tak, że ktoś przeklina to swoje ciało i mówi, jak ja tego nienawidzę. Ja sobie z tym nie mogę pomóc, nie mogę sobie poradzić. Niech mi ksiądz pomoże. Nie gardź ciałem, bo to jest Boży dar, świątynia Boża, która została nam dana od Boga, abyśmy w tym ciele Boga uwielbiali. Proś Pana Boga, żeby to twoje ciało uświęcał. Pan Jezus mówi, bądź sobą, ale przeniknięta moją miłością i świętością. Czyli myśleć o Panu Jezusie bardzo często, to już jest uświęcenie swojej natury, swojego umysłu. Wyobrażać sobie, że On jest przy tobie w różnych sytuacjach twojego życia. Szczególnie właśnie wtedy, kiedy czujesz, że oto zbliża się pokusa, że masz z czymś jakiś problem. Pomyśl sobie, teraz właśnie przy mnie stoi Pan Jezus. Ja często tak sobie myślę w czasie mszy świętej, nawet głosząc homilię, że Pan Jezus mnie wspiera teraz, podsuwa jakieś myśli. I to jest niezwykle owocne. To samo możecie robić w relacjach małżeńskich, w pracy, gdziekolwiek jesteście. A więc wyobrażać sobie, że On przy nas jest, bo jest. Modlić się. To jest już bezpośrednie złączenie swojej duszy z Jezusem Chrystusem. Adorować Pana Jezusa. Wspaniała okazja, zwłaszcza tutaj w sanktuarium, gdzie można to czynić codziennie. I czytać Słowo Boże, rozważać je, czasem nauczyć się jakiegoś fragmentu, zdania i wiele razy w ciągu dnia powtarzać sobie, myśleć o tym, co mówi do nas Pan Bóg. Więc to jest właśnie to uświęcanie. No ale zdarzają się tacy, którzy będą się upierać i powiedzą, proszę księdza, może ma ksiądz rację, ale jest taki fragment w Piśmie Świętym, bo jest napisany w Ewangelii Świętego Mateusza i te słowa wypowiedział sam Pan Jezus. Jeśli twoja prawa ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją, odrzuć od siebie. Jeśli twoja lewa ręka czy noga jest powodem do grzechu, odetnij ją, odrzuć od siebie. Czy twoje oko wyłup je? Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. I co wtedy? Oczywiście, że Pan Jezus nie każe nam odcinać sobie poszczególne części, członki naszego ciała, chociaż też były takie momenty w historii, także w historii Kościoła, że niektórzy niestety brali to zdanie bardzo dosłownie i zrobili sobie krzywdę, jak niejaki chrześcijański myśliciel Orygenes, żyjący na przełomie II i III wieku, który no właśnie bardzo dosłownie wziął sobie do serca
te słowa i mając niecałe 20 lat, stwierdził, że może sobie nie poradzić ze swoją seksualnością i się wykastrował i zrobił sobie wielką krzywdę. I dlatego też nie jest święty, bo to nie tędy droga. Ale tak to właśnie zrozumiał, popełnił błąd. Tu nie o to chodzi, żeby coś tam sobie odcinać, ale chodzi właśnie o to, żeby usuwać ze swojego życia to, co jest przyczyną grzechu. Usuwać okazje do grzechu, odcinać się od nich. Czasami trzeba się odciąć od pewnych relacji, odciąć się od pewnych ludzi, odcinać się od pewnych przyzwyczajeń, odciąć się od pewnych nałogów, od alkoholu, od narkotyków, od papierosów, cokolwiek jest tym problemem, odciąć się od tego. O to właśnie chodzi, usunąć przyczynę grzechu. Lepiej, żebyś się odciął od tego, co tu na ziemi daje ci tę marną przyjemność, aby później twoje ciało było zbawione, niż gdyby miało pójść do piekła. Tak więc, dlatego w czasie Wielkiego Postu podejmujemy różnego rodzaju wyrzeczenia zmysłowe. Jest też takie zdanie zapisane na kartach Ewangelii, że pewne demony wyrzuca się wyłącznie postem i modlitwą. I czynimy to właśnie po to, żeby wyraźniej dostrzec, co jest naszym problemem, żeby dostrzec tę prawdę o sobie, żeby te zmysły fizyczne umartwić, ale po to, żeby wyostrzyć zmysły duchowe. To jest coś bardzo ważnego, bo my często koncentrujemy się niekoniecznie na tym, co jest najważniejsze. I ten post, on jednak pomaga nam wejść w obserwację świata duchowego. Zobaczyć na przykład swoje własne grzechy, zobaczyć jakieś zło, które jest obecne w naszym życiu, w rodzinie. Zobaczyć, jaki jest stan naszej duszy. Dlatego tak bardzo ważne są te wyrzeczenia zmysłowe. Ale też Pan Jezus ostrzega, że my zbyt wielką uwagę przykładamy do spraw doczesnych i dlatego często jesteśmy ślepi na to, co najważniejsze. I o tym mówi dzisiaj Ewangelia, kiedy Pan Jezus pyta apostołów: strzeżcie się kwasu faryzeuszów, kwasu Heroda, a oni w tym czasie: my nie mamy chlebów, skąd weźmiemy chlebek na kolację? Mówi: czemu rozprawiacie o chlebach? Ja mówię o czymś o wiele ważniejszym, o czymś, co dotyczy życia wiecznego, jakichś pułapkach, w które możecie wpaść. A wy, że nie macie chlebka i masełka na kolację. No ludzie, ogarnijcie się. I my niestety postępujemy tak samo. Potrafimy 99% naszej uwagi tutaj na ziemi poświęcać sprawom doczesnym, owszem ważnym, związanych z pracą, z powołaniem, z obowiązkami, z tym chlebem powszednim, ale na to, co najważniejsze, zostaje 1%. Całkowicie zaburzone proporcje. Ktoś powie: nie miałem czasu na rekolekcję, czyli na coś bardzo ważnego dla swojej duszy, dla nawrócenia, bo musiałem wypełnić ileś tam ważniejszych obowiązków. I Pan Jezus mówi: człowieku, ty teraz o chlebie, a ja tutaj o twojej duszy mówię. O tym, żebyś ty się zbawił. Dlaczego ciebie tutaj nie ma? Na to musimy uważać. O to Pan Jezus walczy w sercach swoich uczniów. Żeby nie przegapili tego, co najważniejsze, od czego zależy wieczność. Bo to jest walka o prawdę. Kim tak naprawdę jesteśmy? W jakim stanie jest nasza dusza? Do tego trzeba mieć sprawne oczy i uszy wewnętrzne. Pan Jezus mówi: nie pojmujecie, nie rozumiecie, jak otępiałe są wasze umysły. Mając oczy nie widzicie, mając uszy nie słyszycie. No właśnie, w jakim stanie są te nasze oczy i uszy wewnętrzne? Czy widzimy, słyszymy, co mówi do nas Jezus? Widzimy stan naszej duszy? Kiedy w czasie Wielkiego Postu zatem będziemy umartwiać te nasze zmysły fizyczne, prośmy Boga, żeby wyostrzyły się te zmysły duchowe. I niech te praktyki postne, które podejmiemy od jutra, uzdrowią te nasze oczy i uszy duchowe, abyśmy nie bali się poznać prawdę o sobie, dostrzec ją, wyzwolić się z tego, co jest naszą pułapką. I jeszcze na koniec coś bardzo ważnego, bo tak mówię o tej prawdzie i być może wielu z nas mówi: no ale mi się wydaje, że żyję w prawdzie. To czy mi się wydaje, czy można to jakoś zmierzyć? Można to zmierzyć. Są pewne konkrety, po których można poznać, na ile rzeczywiście jestem w prawdzie i żyję prawdą. Potem poznamy, że żyjemy w prawdzie i już doszliśmy do jakiejś prawdy o sobie samych i że nie żyjemy w kłamstwie, że jesteśmy coraz bardziej pokorni wobec ludzi i wobec Boga, że jest w nas coraz więcej skruchy, czyli umiejętności
dostrzeżenia swoich błędów i żałowania za nie, umiejętności przyznania się do swoich błędów, powiedzenia przepraszam, uznania swojej grzeszności przed ludźmi, przed Bogiem. Potrafimy zadośćuczynić za wyrządzone zło. Poznanie i przyjęcie prawdy oczyszcza nas, oczyszcza nasze dusze, oczyszcza relacje z ludźmi, z Bogiem. To jest trudne, tak jak trudno jest przyznać się do swojego błędu, powiedzieć przepraszam, ale to jest niezbędne, abyśmy mogli spotkać się z Bogiem w niebie. To jest ten proces, który warto przejść tutaj na ziemi, bo jeżeli nie, to trzeba będzie go przejść w czyśćcu. A po czym poznamy, że nie ma w naszym życiu prawdy, że ulegamy kłamstwu. No właśnie po tym, że w naszym życiu brakuje pokory, skruch. Nie widzimy potrzeby nikogo za nic przepraszać, a jeżeli już przychodzi nam to z wielkim trudem albo w ogóle. Za to chętnie wielu oskarżamy. Inni są winni, nie ja. Jesteśmy zapatrzeni wyłącznie w siebie. Jest w nas pragnienie dominacji nad innymi. Nasze życie nie zmienia się, nie ma postawy nawrócenia, nie czujemy takiej potrzeby. Wtedy, niestety, jeżeli uciekamy od tej prawdy o sobie samych i wybieramy kłamstwa, trzeba będzie poznać tę prawdę po śmierci, w czyśćcu, bardzo, bardzo cierpiąc. Bo już nic nie będziemy mogli dla siebie zrobić w czyśćcu. Nic. Możemy zrobić, dopóki żyjemy na ziemi, ale tam już nic. I dlatego ten proces może być bardzo, bardzo długi. Prośmy więc Pana Boga, aby ten czas Wielkiego Postu był dla nas czasem takiego oczyszczenia, poznawania prawdy o sobie. I niech ten czas, a szczególnie rozważanie męki Pana Jezusa, będzie dla nas okazją, aby odkrywać tę prawdę, nieraz trudną i bolesną, ale niezbędną, abyśmy mogli spotkać się z Chrystusem wieczności i jak najlepiej wykorzystać owoce Jego męki. Amen.